Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Witam Was w nowym vlogu, piątek 13. Także nawet jak ktoś jest, to dzisiaj mówi, że nie jest przesądny. Jajko mi się spaliło, jakby się ktoś pytał. Lać na dworze leje. Jak wygląda sytuacja na zewnątrz? Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem. Przejarałam to jajko wybitnie. Autentycznie. Ale mam nadzieję, jak będę wychodziła, to pójdziemy zobaczyć, jak tam ten strumyczek wygląda. Mam nadzieję, że... Czekajcie psy, bo ja tu nie mogę dojść i sięgnąć jakieś złotko czy coś. Mam nadzieję, że nie jest tragicznie, bo wiecie co? Nie ma takiej ulewy. Tylko pada cały czas, ale tak pada równo i spokojnie, więc może to też zapewni jakiś taki lepszy odbiór tej wody. Ale wszystko wszystkim bardzo się cieszę, że jest dzisiaj piątek, bo wiadomo, wszyscy kochamy piątki, zwłaszcza ci, którzy mają wolne soboty. Także ja dopijam kawkę, wyciągnęłam zamrażarki, bo oczywiście wczoraj zapomniałam. Ja nie wiem, co ja ostatnio mam. Siedzę przy kompie, edytuję dla Was film. No i taki przebłysk. Dobra, zajdę, wyciągnę mięso. Czy coś tam z zamrażarki na obiad. Kręcę się dwa razy, zapominam, przypomina mi się rano. No i tak też było dzisiaj, ale wyciągnęłam mintaja, bo dzisiaj chciałam zrobić taki klasyczny piątkowy obiad. Ryba, ziemniaczki i kapustka kiszona. Kawka wypita. Także idę się dziewczyny ubierać, idę zobaczyć ten strumyk. O. I bierzemy ten dzień za rogi. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś łaskawy w ogóle. Oj, pada, dziewczynki. Pada, trzeba szybko się tu wpakować do samochuta. I to tak wcale słabo nie pada. Jakieś krzaki mam w samochodzie, bo wczoraj przytrzasnęłam. Czekajcie, torbiczko tu. Idziemy zobaczyć do strumyka. U mnie strumyk dalej bez zmian. Także będziemy go monitorować na bieżąco. A na razie uciekam, bo pada! Jezu, dziewczyny, tak leje. Te deszcze się już nasiliły. A ja muszę wejść na szybko do Intermarché. Bo chciałam sobie, dobrze, że ja mam tu kurtkę, jedną, drugą, trzecią. Ta jest jeszcze mokra, poranku, ale to nic, nałożę ją jeszcze tutaj teraz, bo chciałam wziąć sobie włoszczyznę, w zasadzie co ja muszę wziąć włoszczyznę i... No i zobaczę, co tam jeszcze na mięsnym jest, bo wymyślałam sobie właśnie, że skoro jest taka pogoda szarobura i ponura, to zrobię rosół z piekarnika i zrobiłabym jeszcze, ale to już jutro, chińszczyznę, a tu w Intermarché mają w zasadzie cały rok fajne te takie chińskie makarony, więc pójdę, zobaczę. Co, jak, szczyt, do czego?
Jezu, tak leje, że już się normalnie wychodzić nie chce. Dziewczyny, czekajcie, tu mam torbiczki swoje. Warkocza może schowamy. Jakoś to jakoś. I owo jakoś. O! 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 Ale teraz jest. Jaki kask? Jak normalnie. Do termoloków, nie? Dobra, idę. Wszyscy dostają szału, bo jeszcze 3 naleśniki zostały. I tak tu sępią, że powiem wam, a ja dzisiaj cały dzień ręczniki, wycieranie, bo przecież jak pójdą obydwie, a ta kleje na wyjście, no przecież załatwić się muszą. To przychodzą mokre jak szczury, jak oko dzisiaj w ogóle odwaliła taki numer, że nie dość, że tak lało, to ona jeszcze wlazła do tego strumyka wysokiego. Przyszła po prostu, słuchajcie, caluśka mokra, musiałam ją wycierać, suszyć. Normalnie wszystko mi tu pływało. No a teraz po dniu pełnych wrażeń Matylda już padła, a Koko jeszcze... O, cicho, bo Koko też już chyba padła. Także jest szansa, że będzie chwila spokoju. A ja powiem wam, że przez tą zmianę pogody to też taka jestem coś bidniutka. Dziewczynki moje drogie, dzisiaj jak wiecie... Robię cały czas na... Znaczy wiecie, no nie wiecie, już wam właśnie mówię. Robię cały czas na infolinii w związku z tym naszym stanem. Powiem wam tak, jak jechałam do domu, po godzinie 15 u nas już rzeka zaczynała wylewać. U mnie ten strumyk jeszcze na razie ok, ale widziałam, że Kłodzko już jest zagrożone, Jelenia Góra zresztą też. Kokosinka, czy ja mogę ci dubsko tutaj przesunąć? Boże. Ja cały czas, dziewczyny, dzisiaj wiecie, wycieram psiury, ogarniam, bo przecież muszą wyjść siku, a tak leje, że my tu po prostu, ja w domu też pływam. Jest makarena, obiad dzisiaj typowy, piątkowy, na obiad była rybka, ale wiecie co, jeszcze muszę sobie włączyć... Wiecie, co chciałam powiedzieć? Improwizację w piekarniku. Kuźwa, ja już przez tą pogodę mówię wam, u nas w ogóle spadł śnieg na Śnieżce. Dziewczyny, jazda bez trzymanki. Parę dni temu 30, dzisiaj 6. Jest zimno jak jasny kapelusz. I tak naprawdę to chciałam powiedzieć, że muszę sobie pyrolizę włączyć w kuchence, bo jest taka zajechana, że mama mija chętnie zielona pietruszka. Mówię, pod tym względem ta kuchenka jest boska, że można w niej szyby normalnie mieć w zmywarce, tylko ja nigdy nie pamiętam, która szyba mi na którą półkę pasuje. Czekajcie, ta jest pierwsza. Tak to muszę jakoś się powkładać delikatnie. Powyciągać te boki i włączyć pyrolizę, bo jutro jest taki plan właśnie, żeby trochę z tym piekarnikiem poszaleć, bo chcę najpierw zrobić rosół z piekarnika. Potem tak wymyślałam, właśnie kupiłam na tą chińszczyznę, kupiłam makaron, kupiłam jakieś mieszanki chińskie, takie warzywa, wiecie, mrożone. Mam kurczaka, mam te wszystkie sosy sojowe i tak dalej, także sezam, no myślę, że coś z tego wymyślę. Bo powiem wam szczerze, że to się zapowiada taka pogoda, że będziemy siedzieć cały dzień, więc pewnie będą siedzieć i źreć, jak znam życie. A do tego jeszcze kater mi powrócił taki, że ja pierniczę, to po pierwsze. A po drugie, myślałam, może jakieś by ciasto zrobił. Coś w ten deseń, może co ja się tak kręcę, czekajcie, najpierw to ja może oczczę te szyby, niech to mi się tu już pomyje, jak należy. No i dziewczyny, jeszcze właśnie, zanim ja tu zapomnę, to poczekajcie, to ja już wam tu wszystko powiem, bo przed chwilą, dosłownie przed chwilą nadeszła do mnie
wiadomość od Beatki, od naszej dziewczyny, jednej z nas, że robiła ten płyn, ten co ja tak się pieję, ochy, achy, same wale na nim, tylko że kupiła któryś składnik w Action i że ten płyn jej kompletnie nie wyszedł, że takie maziaje jej się porobiły i czekam, bo jestem ciekawa, bo ja dziewczyny tak, z czego ja robię? Zwykły ocet z Biedrony, ten nabłyszczacz z Lidla i płyn do naczyń Fery. Tak? Dobrze mówię? Fery? Czekajcie, ja wam tu pokażę. I ten Fery. No i woda. I to jest wszystko, czego używam. I powiem wam szczerze, że naprawdę myślałam, że z każdego z tych składników wyjdzie. Ale może wiecie, jak ten... Czekajcie, bo chyba nam Becia odpisała. Poczekajcie. Beatka napisała, że płyn do naczyń i nabłyszczacz z Action. Czekajcie, Beatka odpisuje ci właśnie. Beatka napisała, że pierwszy raz, zresztą no możecie sobie poczytać w komentarzach, ja też jak ten... Jak ten ostatni, idiot fortepian, normalnie wam tu tłumaczę. Że kupiła właśnie pierwszy raz... Przepraszam, że się tłukę, przepraszam, przepraszam, nie chciałam, wybacz to. Panie i panowie, ale zawsze z tym wyciąganiem tutaj to jest jakiś rebus. Ale wietrzycho wieje. O matko, no. Zawsze z tym wyciąganiem to jest rebus i właśnie babka napisała, że płyn do naczyń i nabłyszczacz jest kiszkowaty. Wiecie co, ja wam powiem szczerze, że ja tak naprawdę z Action jedyna chemia, która mi się naprawdę sprawdza, a trochę jej już przetestowałam, to są te tabletki do zmywarki. Tak. Te są najfajniejsze i są jeszcze takie okrągłe, one też są ok. I one kosztują grosze. Ja, pamiętacie, ja wam, nie wiem, z pół roku albo i lepiej temu pokazywałam te tabletki, a może już nawet więcej, bo ten czas, wiecie, tak szybko leci. I ja naprawdę od tamtej pory nie kupuję innych. Chętam te gary dzień w dzień, wszystko właśnie na tym, ale kupiłam kilka rzeczy do łazienki, kiedyś do sprzątania łazienki. Wiecie co, to jest takie gówno, że to w ogóle, co z tego, że to kosztuje 7 zł czy tam 5 zł? Jak to przysięgam, się naprawdę do niczego nie nadaje. Czekajcie. Usuń wszystkie akcesoria, ok. Ok. Proszę zamknąć drzwi. Ok. Jak proszę zamknąć drzwi? Od domu, czy od czego mam te drzwi zamknąć? No przecież są zamknięte. No co tu już tak tutaj? Ale mi się tu naśmieciło. O Panie Chrystusku. Usuń akcesoria. No usunęłam. Co ty mnie tu denerwujesz? Usuń największe zabrudzenia. Ok. Proszę zamknąć drzwi. Ok. Okej, no, coś mi się tu piekarni. A, czy co? Dziewczyny, ja jestem po prostu debil roku. Przecież ja nie włączę tej pyrolizy bez tych szyb cholernych.
Więc ja zamiast najpierw włączyć tą pyrolizę, a potem wyciągnąć te szyby do mycia, to ja na odwrót zupełnie. Matko, ty już dzisiaj nic nie rób. Ty już po prostu idź spać, kobieto. No dobra, no zrobimy to na odwrót. Pyrolizę nastawię na noc, no, jak się wymyją szyby za 2 godziny. Widział to ktoś kiedyś? Po prostu wygrałam internety. Ale czasami to człowiek coś odwali głupiego, nie? Aż niewiarygodne. Wiecie, że przez chwilę się zastanawiałam, kto tu śpi, ale już wiem, tu jest Mati. A tu jest Kokosinka. Kokosinka! Koko! O, dzieciątko męczone. Śpi, śpi. Matusia zażarła się ojcu naleśniki, nie? Jakby się pytał, to powiemy, że mieliśmy napad i z domu zginęły tylko naleśniki, no bo co innego powiemy, nie? Był napad i złodziej zeżarł naleśniki. Nic innego nie uznał za tak cenne i pyszne. No i cóż, no trzeba sobie jakoś radzić. Ja tu, słuchajcie, na łączach z dziewczynami z TikToka, z YouTube'a, z wszystkiego i piszecie mi właśnie, że w Kłodzku, ziemia kłodzka, Jelenia Góra, że już się powoli kończą normalnie worki z piachem. Wiecie co, coś czuję, że to naprawdę może być bezsenna noc dla wielu z nas, z was. Cholera jasna. Piątek 13. Także robię sobie herbatę. Idę edytować dla was tego dość krótkiego vloga, bo tak niewiele udało się nagrać. Mam nadzieję, dziewczyny, że u was wszystko w porządku. Dziękuję wam pięknie. Trzymajcie również za nas kciuki, żeby tu u nas, bo tak naprawdę to ma się zacząć dzisiaj od 1 w nocy, taki ten Armagedon. Więc my pewnie będziemy spać, ale tak wiecie, na czuju bardziej. Bo cały czas mówię, dziękuję Bogu, że my tutaj na górze mieszkamy. Naprawdę, dziewczyny, w takich chwilach to się tak docenia. Nieraz tak wyzywam na tą górę, że wiecznie pod górę, że te nogi bolą, wiecie. Nie chcę się łazić pod tę górę, ale dzisiaj jestem tak wdzięczna, że mieszkam na tej górze, że sobie nawet nie wyobrażacie. Dziękuję wam pięknie. Trzymam za was wszystkich kciuki. Zapraszam was na jutro. Cześć. Pa.